No sądzę, że to była rzeczywiście robocza sesja. Widać, że ta droga synodalna nie jest łatwa, ale ciekawa. Uważam, że moje oczekiwania ona spełniła, jeśli tak mogę powiedzieć. Była to merytoryczna, bardzo konkretna dyskusja, z głosami krytycznymi oczywiście też, z wieloma cennymi dopowiedzeniami, refleksjami. I tak sobie wyobrażam, że tak to po prostu powinno być. Musimy oczywiście pewne rzeczy takie proceduralne, że tak powiem, poprawić jeszcze w ramach też właśnie rozmów w Komisji Głównej Synodu. I na błędach się po prostu też uczymy. Są pewne rzeczy, które można po prostu, myślę, lepiej jeszcze zrobić, ale od strony takiej, bym powiedział, no, technicznej, logistycznej i to, o czym żeśmy mówili, to mnie to po prostu absolutnie satysfakcjonuje. To było 4 godziny, na pewno w moim odczuciu niezmarnowane. Ja tak sobie wyobrażam pracę synodu, że to nie jest tylko takie, prawda, mechaniczne podnoszenie ręki, tylko że za tym się potem kryje pewna dyskusja. Oczywiście też biorąc pod uwagę, że my wszystkich tych postulatów nie możemy uwzględnić. To nawet sobą Watykański II nie był w stanie po prostu wszystkiego uwzględnić. Po to będzie jeszcze na zakończenie synodu powołana taka specjalna komisja, która będzie czuwać nad wprowadzaniem tych uchwał synodalnych, prawda? Poza tym do każdego z tych dokumentów może być jeszcze zgłoszony jakiś aneks, jakieś dopowiedzenie, więc to jeszcze przed nami jest długa droga, ale początek jest obiecujący.